Witamy Państwa w lipcowym odcinku Wieści z powiatu ostruckiego. Wraz z nadejściem gorących dni przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy. Podsumowanie bajki. Spotkanie środowisk twórczych i mecenasów kultury. Mistrzostwa świata w siatkówce plażowej. Święto policji. Światowe Dni Bajki już dawno za nami, ale organizatorzy postanowili oficjalnie podsumować czerwcową imprezę. Spotkanie odbyło się 10 lipca w Centrum Użyteczności Publicznej. Organizatorzy pierwszą edycję Światowych Dni Bajki w Ostródzie zaliczają do udanych. Jestem sam bardzo zdziwiony tym sukcesem, że było ponad 20 tysięcy ludzi, że mimo głośnej rozmowy wszędzie o kryzysie, jednak udało nam się rozdać dzieciom około 26 tysięcy przedmiotów. Także jednak ta szczodrość, chęć pomocy, pochylanie się nad dzieckiem, nad rodziną i znalezienie jakby ujścia dla swoich pasji, udało się. Także jest to sukces. Było rewelacyjne. Ja dzisiaj dziękowałem panu Leszkowi Baranowskiemu, prezesowi Stowarzyszenia Bajka, za jego ciężką pracę, ale dziękowałem za to, że przeniósł tą imprezę jakże fajną, jakże ważną dla regionu do Ostródy. Cieszę się, że ta impreza odbyła się w Ostródzie z wielkim sukcesem. Impreza odbyła się w arenie Ostróda. To właśnie tam dzieci wraz ze swoimi rodzicami korzystali z szeregu atrakcji. Przedstawiciele firmy jako współorganizatorzy również są zadowoleni z przebiegu trzydniowej imprezy i zapowiadają jej kolejną edycję. Oczywiście będziemy kontynuować ten projekt wspólnie tutaj ze stowarzyszeniem, z miastem, starostwem i z województwem. Celem naszym jest 100 tysięcy ludzi, tak żeby było słychać o nas w całej Polsce. No nie osiągniemy tego przy pierwszej imprezie, ale przy kolejnych na pewno. Organizatorzy w przyszłym roku chcą zachęcić do większego udziału w imprezie szkoły z terenu powiatu ostruckiego, stowarzyszenia i inne instytucje, tak aby kolejna edycja Światowych Dni Bajki była zrobiona z jeszcze większym rozmachem. Już wiadomo, że część imprezy odbywać się będzie w centrum miasta. Bajka to jest bardzo ciekawy produkt, z którym na początku człowiek się uśmiecha, ale tak jak przez całe życie do niej dąży. On się rodzi z bajką, człowiek się rodzi z bajką, słucha bajki, i na końcu się zostaje babcią, dziadkiem, a w międzyczasie tatusiem, mamusią, swoim dzieciom, wnukom opowiada, bo w bajce jest zawsze morał. Jeżeli ludzie są dobrzy, to zawsze morał mają jeden, dobro drugiego człowieka. Podczas spotkania organizatorzy wręczyli podziękowania dla osób i firm wspierających pierwszą edycję tego przedsięwzięcia. Wśród nich znalazł się starosta ostrucki Włodzimierz Brodiuk. Kalendarz Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie wypełniony jest po brzegi. Na początku lipca odbyło się spotkanie środowisk twórczych i mecenasów kultury. Impreza jest nową inicjatywą przygotowaną przez Wydział Kultury, Sportu i Współpracy z sektorem pozarządowym w Starostwie Powiatowym. Chcemy na dzisiejszym spotkaniu powołać klub mecenasów kultury powiatu ostruckiego. I to spotkanie temu służy, ponieważ nie tylko samorządy lokalne i samorząd powiatu ostruckiego są mecenasami kultury. Są biznesmeni, firmy, przedsiębiorcy, ale przede wszystkim ci ludzie, którzy są bardzo silnie związani z regionem. I w związku z tym myślimy, że taką grupą będzie nam łatwiej funkcjonować, ustalać nagrody, tworzyć pulę tych nagród i może wspierać młodych, młode talenty. Nagrody wyznaczają kierunek i myślę, że nam ten kierunek taki mocniejszy dla powiatu ostruckiego jest potrzebny. Podczas spotkania nagrodzono dwóch działaczy kultury. Wyróżnienie otrzymała Irena Sitarz, a także Andrzej Kowalski. 1 lipca przed zgromadzoną publicznością wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna Swajony z Litwy, która powstała w 2000 roku. Na początku była orkiestrą smyczkową, w symfoniczną została przekształcona w 2005 roku. Orkiestra w pełnym składzie liczy pomiędzy 80 a 90 osób młodzieży. Nie wszyscy niestety mogli dzisiaj przyjechać ze względu na ilość miejsc w autokarze. Przed ostrucką publicznością wystąpi 47 muzyków. Repertuar jest bardzo szeroki. Klaus Badel, Prokofiew, Czajkowski. Wystąpi również dwóch solistów, sopranistka i solistka na skrzypcach. Swajona po polsku znaczy marzenia. Młodzi muzycy swoje pasje realizują koncertując po całej Europie. Występowali już w Hiszpanii, Estonii i Łotwie. Orkiestra w Ostródzie zaprezentowała się już po raz piąty.
1 do 7 lipca w Starych Jabłonkach odbywały się Mistrzostwa Świata w siatkówce plażowej. Przez tydzień w tej małej miejscowości najlepsze siatkarki i siatkarze walczyli o medale. Zmaganiom sportowym towarzyszyły również liczne atrakcje. Mistrzostwa Świata okazały się prawdziwym sukcesem. Teraz tylko pytanie, co dalej gdzieś tam, prawda, i co będziemy robić w przyszłości, bo osiągnęliśmy ten najwyższy poziom już i tak jak usłyszeliśmy przed chwilą od superwizora głównego tych zawodów, Angelo Squeo, który był na wszystkich mistrzostwach świata do tej pory, uczestniczył przy ich organizacji od początku, że były to najlepsze mistrzostwa świata w historii tej dyscypliny. Złoty medal w rywalizacji kobiet wywalczyły reprezentantki Chin. W zmaganiach panów w finale siatkarze z Holandii pokonali brazylijski duet. Brązowy medal w Starych Jabłonkach wywalczyli sportowcy z Niemiec. Budżet imprezy to 10 milionów złotych. Finansowo mistrzostwa wspierał również powiat ostrucki, dla którego była to doskonała promocja. Sukces. To jest jedno słowo. Przede wszystkim wspaniała promocja regionu, wspaniała promocja Polski. Do 1,5 miliarda ludzi to docierało. Myślę, że pogoda dopisała, mimo pierwszych kaprysów, ale dzisiaj można zobaczyć, było pełne trybuny ludzi. Ludzi bawiących się, cieszących się, a przede wszystkim fetujących sukces Polski, bo to Polska, a przede wszystkim Stare Jabłonki. W powiecie ostruckim, w najpiękniejszym powiecie ostruckim w Polsce dzisiaj można było odbyć tę imprezę. Wielki szacunek dla Państwa do Białego. Wielki szacunek dla wszystkich, którzy pomogli w organizowaniu tej imprezy. To była doskonała promocja Polski. Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni z organizacji, z tego, jak to wszystko przebiegało. Przekaz poszedł do prawie 200 krajów świata, więc myślę, że była to nie tylko doskonała zabawa, ale też wspaniała promocja naszego regionu. Pokazaliśmy, że potrafimy organizować tego typu wydarzenia. Pokazaliśmy, że potrafimy się bawić. Pokazaliśmy, że potrafimy być bardzo gościnni. Finał na Stadionie Głównym śledziło kilka tysięcy kibiców, którzy na Mazury przyjechali z całego kraju. Po raz kolejny na trybunach panowała wyśmienita atmosfera. Polacy pokazali, że są najlepszymi kibicami na świecie. Doskonała zabawa. Przede wszystkim mogliśmy się w Polsce pokazać, że oprócz kłótni, oprócz wielkich, dziwnych rzeczy, jest jeszcze miłość, można było się całować, ale przede wszystkim pozostawiliśmy sobie nie do niesmaku. Pozostawiliśmy sobie coś, co mówi Polska. To piękny kraj. Zainteresowanie Mistrzostwami Świata było ogromne. Rywalizacja siatkarzy przyciągnęła na Mazury dziennikarzy z całego świata. W Starych Jabłonkach pojawiło się ponad 200 przedstawicieli mediów. Nawet policja ma swoje święto. Jak zawsze jest oficjalnie i uroczyście. Dla najlepszych awans i uścisk dłoni. Gratulacje policjantom składali komendant, starosta i marszałek. Duma tym większa, iż wydarzenie na historycznym terenie, na polach Grunwaldu. A dlaczego nie? Co roku staramy się organizować nasze święto w miejscu szczególnym. W tamtym roku byliśmy w Morągu, w tym roku jesteśmy na Grunwaldzie. No, też ma na to wpływ oczywiście zaproszenie miejscowego samorządu i to, że mogliśmy skorzystać z infrastruktury i z obecności też wszystkich osób, które uczestniczą w organizacji uroczystości obchodów Bitwy Grunwaldzkiej. Pogoda nie dopisała, padał deszcz, ale że policja z cukru nie jest, to i bez parasoli funkcjonariusze całą uroczystość wytrwali. W końcu to wyjątkowy dzień. Dla każdego chwila oddechu od codziennych obowiązków, ale krótka, wbrew pozorom. Tak jak dla każdej formacji, czy w ogóle dla każdego człowieka, dla każdej osoby, no święto jest czymś, jakimś takim dniem, w którym można, powiedzmy, sobie pogratulować tego, co za nami, no i życzyć wszystkiego dobrego na przyszłość, prawda? W Grunwaldzie od 10 lipca gorące przygotowania do inscenizacji. Do miejscowości zjechali się kupcy oraz rycerze. Moc atrakcji ma tu miejsce jeszcze na kilka dni przed prawdziwym oblężeniem.